Dzień dobry, witam wszystkich. Jestem nieważne u kogo. Jestem na robocie. Robię właśnie sila. Uwylało, już przeczyściłem. To była tragedia. Wbiłem. O, jeszcze trochę oleju. Trzeba będzie przemyć. O, wbiłem nowego. Starego wyciągnąłem. I mam trochę roboty. Znowu musiałem zaślepić zbiornik. Ja muszę kupić jakieś sobie plagi. Jest problem, coś się przytyka czasem. Ja tu kiedyś poduszkę robiłem, tamtą. Jest problem, znaczy będę robił chyba 4 amortyzatory, są wylane, wszystkie 4. I problem jest taki, że czasem się poduszki pompują, tak jak dzisiaj na przykład, jak ja jestem, to wszystko działa, a czasem się nie pompują. Znaczy pompują się, ale bardzo, bardzo powoli. I wymienimy ten zawór tutaj, to może być to bardzo prawdopodobne, że to ma kupić ten zawór. I co jeszcze będę robił? Także tak, i hamulce nowe, bo hamulców już dużo nie zostało i patrzcie, to domyć, to już nie będzie to samo. Kolega też mówi, ostatnio robił, mówi, nie myj hamulców, także nie będziemy myć. I tu jeszcze robię klamki, patrzcie. Tu urwało. To było z tej strony. Bo chciałbym to pospawał, nie? Ale i tutaj z tej strony też, o, już taka dziura jest. A dlatego to tak się dzieje, bo tu jest dziura wywiercona. I woda jak spływa, wlatuje do tej dziury. No i tu woda zostaje i tak rdzewieje. I mówię, wymieńmy to całe, bo to ma się kręcić w tym plastiku. Ten plastik jest tutaj. I ten plastik o to chodzi, że on jest taki, wiecie, znaczy jest troszkę luzu, w ogóle jego jak się wymieni, on też już tutaj ścianki widzę ma cienkie. Można by było to wymienić, jak gdzieś ja u siebie wymieniałem. Nie wiem, czy ktoś pamięta. Jak ja to naspawam, bardzo ciężko będzie to zeszlifować, żeby to gładko chodziło. Znaczy, da się, wszystko się da. Ale mówię, no to nie ma za bardzo sensu. Zresztą tu nie ma do czego spawać. Bo to jest... To dużo rdzy jest. A tutaj już w ogóle. No i ma kupić całe nowe te zamknięcia drzwi i będę wymieniał. No takie pierdoły, no. Ale takie normalne pierdoły. Także tutaj zawór, hamulce po obydwu stronach. Ten seal, seala już kończę praktycznie. O, jeszcze mu nie powiedziałem. Hubcapa mógł wykupić. O, patrzcie, tu aż na felgę jak wylało, nie? O, czekajcie, ja wam pokażę jeszcze, o co mi chodzi. Nie wiem, gdzie te opony, żeby mi koła przesunąć. O, bo tu mu coś cieknie. Tu mu coś cieknie też. Widzicie, jak nakapało? Okej, okay, zacząłem to skręcać, teraz wam powiem, o co chodzi, ale tutaj tu mi powiedział, że ma tego hubcapa. Także tego mu wymienimy. On pojechał po części, mam nadzieję, że olej nie zapomni kupić, bo ja mam na jednego... W ogóle, kurde, Ja to jestem tak przygotowany, że naprawdę pożar się kurwa. Ale mówię mu, że łożysko musi kupić, a to przednie. O, czekajcie, bo to może trzeba przeczyścić, żeby było widać. No większość wygląda właśnie tak. O. Takie wżery. One się już tak nawet nie kręcą jak powinny. No nie, no.
bez dwóch zdań. Po prostu trzeba nowe. Za długo jechał, wiecie? Za długo jechał z wywalonym silem i przegrzał się. To widać po przebarwieniach na tym. No, dobrze, że dojechał i że koła nie odpadły. Bo to łożysko już długo by nie wytrzymało. No, ale mówię, roboty mam, także no tyle wam chciałem tutaj pokazać, nagrać, jak będę miał jeszcze okazję i ten, no na razie nic więcej nie zrobię. Nie mam amortyzatorów, nie mam hamulców, nie mam... nie mam łożyska, nie mam... tych drabinę mam. O, w sumie to będę mógł to odkręcić. Jak mam drabinę, dobra, to ja sobie to pościągam chociaż. To co ja tu odwalam, to ludzkie pojęcie przechodzi. Ale trzeba sobie jakoś radzić, patrzcie, bo jest tak. Te śruby, bo tu już jedno ściągnąłem. Te śruby, one są płaskie z drugiej strony. Tu co jest gwint, ona tak wygląda. I kręci mi się, i nie mogę odkręcić jednej u góry. Otworzyłem drzwi, i to jeszcze tak o siatkę. I wyszedłem na górę i naciąłem, tak to kółeczko. Naciąłem tym, żebym mógł płaski śrubokręt wsadzić. I spróbuję teraz to płaskim śrubokrętem przytrzymać i może wyjdzie. Teraz muszę zamknąć drzwi i próbować. Okej, dobra. Mamy nowe łożysko, piękne. No to nie jest piękne, no ale to już wiedzieliśmy wcześniej. Można składać. Mam amortyzatory 4. Mam hamulce. Mam hub oil. No ten trailer mogę skończyć, zanim Jurek przyjedzie. O, nie mogę go skończyć. O, bo tu nam trzeba tak, ten zawór i tamtego kepa. Okej. Zawór kepa, czyli ja go nie skończę. Znaczy kepa, tam jest taki, co się spuszcza w wodę, nie? Ze zbiornika. Zaworek. Tam co ja włożyłem, ten mój do pompowania, bo tylko tym muszę kupić, bo tylko tym zaślepiam. Oj. Nie wiem właśnie jak tu ja to jeszcze przetrę, bo tutaj kurwa, ja nie wiem. Dobra, robimy wszystko. Kupuję, pojechał, bo jedzie jeszcze do sklepu. Mówię, tych dwóch zaworków nie miałem, ja go zawołałem, bo tak zobaczyłem, bo tak w sumie na początku to widziałem. Tak sobie myślę, no kurde, nieciekawie. Ale obróciłem. No i mówię, no z tego to już nic nie będzie. Nic z tego nie będzie. Ile to musiało bez oleju jechać, że to... No widać, nie? Przebarwienia, że się zgrzało jak cholera. Tu nie ma tragedii, tu jest okej. Okay. Niewyczuwalne, tu widać te rysy, ale one są niewyczuwalne nawet pod dotykiem. A tutaj to można, kurde, można się poranić na tym. Niepotrzebnie sila wbijałem, muszę wybić sila teraz. Mówił, że kupuje nowe łożysko i nową piastę i ja muszę szpilki poprzebijać. Teraz jak to kurde było? Czy później wiem, później to się dociąga. Teraz tak myślę, jak to zrobić, żeby mi najwygodniej było szpilki przebić. I nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu, jak to zrobić, nie, żeby to, jak nie jest na założone, zamontowane, żeby teraz je jakoś... jakoś trzeba przesunąć, żeby wystawało i wybijemy, nie? Powiem wam, że nie najgorzej to idzie. Ciekawe, ile piasta kosztuje. O, już prawie, no jeszcze 3 szpilki zostały. Daję radę, prawie mi palce zgniotło, stając z tamtej strony i uderzałem z tamtej strony, w sensie po ciul. Z tej strony walę młotkiem i wybijam. No, także z małej robótki zrobiła się dosyć duża robota. Dobrze, że tamto, bo jakby tamto było dojebane, to już jest amen. Znaczy, ja tego nie zrobię, bo to trzeba wyciąć, wsadzić nowy, spawać
Ja nie, nie ma. Nie, nie, nie. Moje spawanie. Ja się bałem, jak on mówił, że chce tu coś spawać. Myślałem, co to mówię, jakiś chlapacz to jeszcze okej, nie? Ale no, no tutaj to już wam mówiłem, także nie będę tego spawał. Tu wybijam szpilki i. No i nic, no. Czekamy na części, zaraz pojedzie kupić. I tyle. Dobra. Poszło, szybciutko. Trzy szpileczki wybiłem. Tu mamy piastę. Biorę się za amortyzatory teraz, bo resztę musi kupić. Amortyzatory. No i hamulce mogę założyć szczęki już tak naprawdę też, bo to mi nie robi różnicy, czy ja najpierw zrobię szczęki, czy piastę. No a później, no to co? Przyjdzie piasta, założymy łożyska, seal. A szpilki powkładamy i trzeba będzie, tak jak ja robiłem, szpilkę włożyć. Tylko ja coś, ja klucz dawałem, pamiętam. Teraz coś lepszego wymyślimy i dociskać, żeby szpilka weszła ładnie w piastę. Chociaż... Najpierw to ja je nabiję i młotkiem postukam. Zobaczymy, ile wejdzie. Kurde, muszę na stację pojechać po coś do picia. Tylko sobie tak zostawię wszystko, tylko sobie moje te elektryczne schowam. Dwa, bo ich to by mi było najbardziej szkoda. O, jeszcze to. Jeszcze to. I... A tutaj mi pomoże później z tą śrubą, to jest... Na tym trailerze mamy tylko te wymienić. Tu praktycznie już jestem po robocie, jedna śrubka mi została. Tutaj, to tutaj się cyrki dzieją. Cyrki nie z tej ziemi, ale... No ale kurde. Ej, tak wolę tutaj niż u Araba. Widzicie, tu mu powiem to i to. Zaraz jest, przywozi. A u Araba by było, no... Ale to jeszcze pojeździ, to trzeba, nie trzeba, no to jedź i kup. Spierdalaj, kurwa, co ja jestem? On nie wie, on chyba sobie sprawy nie zdaje. I ja będę robił, a ty jedź i kup, tak jak jest tutaj. Kurde, naprawdę, to jest bez porównania jeden gościu z drugim. Mi powiedzą, już zbanowałem jakąś szmatę ostatnio. No mi się nie chce, nie chce mi się. Spierdalaj, kurwa, tobie się nie chce. Będzie mnie wkurwiał. To nie chodzi o chęci. Chęci to ja mam. Jeszcze tak przeglądam to. Na makro bym wam włączył. Ale to naprawdę nic nie idzie. Nie ma różnicy pomiędzy tym, a tym. Całe szczęście. Nie, tu jest naprawdę... Naprawdę jest dobrze. No, dobra, także uniosłem się, bo dawno się nie unosiłem, bo widzę, że już niektórzy tęsknią za moimi wyzwiskami i tak dalej. Także czasem jeszcze kogoś zjadę, jak mi ktoś wkurwi. Ale... Ja też staram się, nie, już tak to olewam wszystko. Tylko mówię, to nie chodzi wcale o chęci. Tylko o to chodzi, żeby wszystko miało ręce i nogi. I żeby się normalnie pracowało. No i... Kurwiłem się. Nie wiem, kto to był, ale jest tyle miejsca do szczania, a jedyny trailer, po którym ja muszę leżeć, ja widziałem tylko, kurwa, sandały i białe skarpetki. Nie wiem, bo przyszedłem chwilę później, tu się świecą światła, to pewnie ten gościu. No patrzcie, co za kurwa świnia. Przyszedł i mi naszczał pod trailer, pod którym ja, kurwa, leżę. Ja pierdolę. No ale to on jest z tego, wiecie. Na wschód od nas, także no, to tylko chyba są jednostki, które są w miarę ogarnięte. A reszta to takie, kurwa, świnie. No, także jakby ktoś myślał, że jeszcze mało ponarzekałem, to jeszcze wam mogę ponarzekać. Ale według mnie to ludzkie pojęcie przechodzi, kurwa. Nie, ja też byłem sikać, ale nie tu. Ja poszedłem, zaraz wam pokażę. O. Tam, gdzie ten fotel stoi, tam za tym płotem, tam pod tamte krzaki, a nie, kurwa, komuś, kurwa, pod nos, no ja jebie. No, szkoda gadać po prostu. Dobra, ja sobie zamknę tylko
W ogóle przydałoby się go umyć. On jest troszkę brudny. Ale to może pod domem w któryś dzień. Ja sobie go zamknę, nie będę go zabierał, bo mi się nie chce. Pochowałem wszystko. Wiem, że mam rozpierdol po prostu. Nie wiem, muszę jakoś... Jak będę miał wolny... Za ciepło na razie. Wiecie, na razie ja chcę pracować, zarabiać, ale... Ja myślę, przyjdzie jesień albo zima. Myślę już na jesień, żeby było chłodniej. Czekajcie, bo nie wziąłem klucze do samochodu, żebym zamknął kłódkę, się okaże, że są w środku. Ja sobie to wszystko tam będę musiał jakoś ogarnąć i pozabezpieczać, chociaż na te gumki, żeby mi to nie latało. Dobra, tu są klucze. O, tu są klucze. Dobra, odpinam się, jadę na stację. I tak myślę, bo na złom będę jechał. Zapytam się Jurka, jak to nie jego, to tak pozbieram, patrzcie. Na chuj ma to tu leżeć. Zawsze ja dostanę dolara więcej na złom. I tak jadę, bo mam pełny kosz z tymi filtrami, z tym wszystkim. Ja tu przejdę i pozbieram. Co mi za różnica. Zawsze mówię, coś tam więcej dostanę na złomie. Ze złomu film już był, to już nie będę nagrywał. No chyba, że tak jakoś wplotę wycieczkę na złom do kolejnego filmu, czy coś takiego. Ale ja muszę jechać, bo ja te filtry wszystkie zbieram i już mam pełne. Zauważyłem rdze, ale poza rdzą to one chyba trzymają. Dobra, jadę na stację, zaraz przyjadę. Mistrzostwo świata. Wsiadam do pick-upa i hamulce spuszczam i tu mam taki magnes na telefon i wciskam. I kurwa, no i jedziemy, no. Hamulce spuszczone, możemy jechać. Ja pierdniczę. Człowiek z ciężarówki wyjdzie, ale ciężarówka z człowieka nigdy. No, albo kiedyś, to jeszcze chyba jak BMW miałem, jechałem i szukam bajchy do zmiany biegów, kurde, no. Gdzie mój portfel? Dobra, portfel mam. Jedziemy na stację. Robota wre. Ale ładne Volvo, tamto pomarańczowe. Ładny kolor i w ogóle. Patrzcie, mamy ten smog z Kanady. Bardzo chujowa jakość powietrza dzisiaj. W ogóle tak, wiecie, może ktoś jak nie jest na zewnątrz i ten to nie będzie tego czuł, ale tak jak ja robię kilka godzin już pod chmurką, to nie wiem, czy wy widzicie, nie wiem, czy kamera to złapie, bo nawet jak czasem w nocy kiedyś próbowałem nagrać mgłę, to dużo rzadsza się wydawała niż w rzeczywistości na nagraniu. Także, ale może zobaczycie, jest takie coś, że ciulowo widać. Gdzie ty skręcasz? Tutaj? Oj, no dobra, tam mam stację, jadę po picie i wracamy do roboty. Zobaczymy jak to będzie, kurczę, szło dalej. Znaczy, no teraz co mi zostało? Amortyzatory muszę zrobić, tyle, i resztę muszę czekać na niego, bo tam jedną tą rączkę musi mi pomóc wykręcić i musi mi przywieźć piastę i łożysko i chyba tyle. Nice guys. Ty wiesz, wyjeżdżasz pod prąd, tu nie ma wyjazdu, gościu. To jest, wszystko jest one way. A tu jest wjazd na pompy. Powiem wam, że tęsknię za jazdą. Jak ktoś nie jest na moim kanale gamingowym, to zapraszam. Spodobało mi się, teraz sobie w symulatorze jeżdżę, nie? Ciężarówką. Także czasem robię live, będziecie mieć pierwszy link w opisie. Bo, no tęsknię, no to jest nauk, no. Ja nienawidzę tej roboty, nienawidzę jazdy i tak dalej. Ale tak samo jak jej nienawidzę, to tak samo za nią tęsknię.
Oj, może kiedyś się kogoś uda przejechać, ale dobra, na tą chwilę. W ogóle to ja nagle 3 minuty ciągiem. Za długo, przepraszam, lecę na start. Mój trailer jeszcze stoi, czy już zarypali? Jest. Jest, kurde. Dobra, chwilka odpoczynku, złapać oddech. Kurwa, mogłem sobie coś do jedzenia kupić. Ja pierdolę, ja to się udałem rodzicom, naprawdę. Więc zobaczę, co tu jest. Tak teraz dojechałem i tak myślę, głodny jestem. No tak, ale już druga godzina. Coś by pasowało zjeść. O, są moje klapki w sandałach. Są, kurde, znalazłem się. Nie, to nie jest śmieszne. To jest żałosne. To jest ciekawe. Mam nowego huba i nowe łożyska, ale on kupił takie łożyska takiej firmy Timken. Widać, że lepsze łożyska. I one przyszły tak. Co prawda tu była jeszcze folia pomiędzy tym, ale to nie jest jeszcze spisane. No i hub przeszedł ze szpilkami. Niepotrzebnie wybijałem szpilki. To też jest ciekawe, to wam opowiem. Ale widzicie? To trzeba wyprasować i wprasować to. I hub jest do uratowania. Tylko trzeba mieć prasę taką, która nam to wyciśnie. I wprasowujemy te nowe. I jest, kurde, uratowany. Nie wiedziałem, że tak się da. O, dobra, to ja to łożysko mu schowam. To łożysko schowamy, założymy te. I to jest piękne, ale właśnie miałem wam powiedzieć. Ja za szpilki u siebie, żeby przebić na aluminiowe felgi, zapłaciłem prawie $500, żeby kupić dłuższe szpilki. Co prawda to jest China, ale mimo wszystko cały hub ze szpilkami. Rozumiecie? Całe nowe, $170. Czyli za $700 mogłem wymienić i się nie jebać ze szpilkami. Dobrze mówię? 150 razy 4, 600. No, 700, ponad 700 może trochę. Tak wychodzi. No trudno. Teraz już wiem, trochę późno. Dobra, zakładam, ale to jest piękne, wszystko nowe, to będzie, kurde, śmigać teraz, mam nadzieję. No i proszę, tu poskładane, tutaj odkręciłem, no nie mam, kurwa, bo tu się lało. Tu się lało z tego i założyłem to, co było tu, a tu dałem nowe, bo już wszystko było nowe, więc tutaj on też zapomniał kupić tych cupcapów. A to jest tanie jak barszcz. Całe to kosztuje, chyba coś wychodzi $10 za sztukę, nie? A na Amazonie 4, to chyba już mówiłem, $40-$50 za 4. Coś w ten deseń. Tu dolewam jeszcze olej. A mam hamulce z drugiej strony i 3 amortyzatory. Tak? I tu przyjedzie mi kolega pomóc z tym. Muszę uciąć tą jedną śrubę u góry. To jest chwila, moment tutaj. O, to już mogę założyć w sumie jedno, ale tu mam robotę. Skończę ten trailer, później się wezmę za dokończenie tej klamki. Cały dzień, kurde. No tak schodzi, musiałem też czekać. O, i ten, no ale mówię, tu mamy wszystko nowe. Całość jest nowa. Także te szybko 3 amortyzatory i hamulec tu jeszcze i ten trailer będzie gotowy do jazdy. Patrzcie, widzicie go? Ciął. O, udało się mu wykręcić, popatrz. Mówiłem, okulary ubierz. Safety first class. Tu dwie pary okularów, a on nie szlifierką bez okularów. Specjalnie mu przyniosłem jeszcze takie fajne, ciemne mam. Milwaukee, kurwa, bo ale Milwaukee jest najlepsze. Ale widziałem, że to trwało 5 sekund. Dobrze! Patrzcie, jak się wczuwa. Tak, tak.
bo dali nam jedno oryginalne utility, nawet na klamce jest, a jedno jest China Budget. Widzicie, całkiem inna klamka jest. I nie chce się domykać poprawnie. Tego się nie da inaczej zainstalować, bo całe to uchwyty trzymają te. Tu wchodzi plastik, to w zgrubienie. Nie wiem, czy wy coś słyszycie. A tu to wchodzi znowu z tego. O, to wchodzi też w ten metal i nie da się inaczej zamontować. Czyli my zamontowaliśmy dobrze. Widzisz? Chyba trochę lepiej. Nie chce się domykać. Trzeba wyjebać. Ile byście mu dali na godzinę? 5,50? O, 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 ręka się trzęsie, trzeba kielicha walnąć. Dobra, on się tam pieprzy dalej, a ja wam pokażę, o co chodzi. O to chodzi, że to, ten plastik, oczywiście on idzie na rurkę i on wchodzi tutaj, do środka, a tu to w zgrubienie idzie to. Widzicie? I nie damy rady regulować wysokością tego. Tam po prostu są drzwi opadnięte i to nam blokuje. Ale jakoś trzeba to zrobić, żeby się zamykało. Patrzcie, patrzcie, jaki dumny z siebie, patrzcie. Nie, nie jestem dumny. Jest, teraz będzie chciał podwyżkę, kurwa, patrzcie. O, zamyka się. O, dostaniesz podwyżkę na 6 dolarów na godzinę. Super. A ja tutaj się z tym bawię. To jest oryginalne, to myślę może działać, bo to po prostu dali chiński zamiennik, a policzyli jak za oryginał. Miejmy nadzieję. Okej, Grzegorz, otwórz i zamknij. Pokaż, jak oryginał się zamyka. Są kurwa jaja, jak można taki badziew... Nie otwarte, już otwarte, nie będę otwierał. No. No już są otwarte. No i zamykaj. Dobra. Ja pierdzielę, palce kurwa. A tu? Widzicie, nawet mówię, po klamce widać. Tu jest utility, oryginał, a tu... Power Brace, kurwa. Zajebiście! Chuj wam w dupę. Zezłomujcie się. I to u dealera. No, on pojechał do dealera. Ale góry nie zamknęli, dlatego tak się ładnie zamknęło. Nie, nie, to nie robi różnicy. Myślisz? Tak. Czekaj, już. Zostaw. Ja biorę drabinę i... No właśnie. Trochę gorzej, ale zamyka się. No. Ale i tak jest krzywo, bo idzie jeszcze na prawo. Dokładnie. Trzeba wypośrodkować. Próbujemy dojść, co nas nie puszcza. No tu jest ok. Ja myślę, że to tutaj, wiesz? Tu, teraz jak ją otworzymy, tu chyba będzie obtarte. Spróbuj go otworzyć. Kurwa, szlifujemy już pół godziny. No i otwórz. O, widzisz? W tym miejscu. Pokaż. Tu? O, tu. Tu. No. Nie. Tu? Tu, no. Tu jest obtarte od tego. To nas blokuje. Trochę to spróbuję zeszlifować. Grzegorz twierdzi, patrzcie, nie ma okularów. Nie, ja za każdym razem mu mówię. Mądrzejszy. Grzegorz twierdzi, że rączka ma inne wygięcie. Teraz spróbujemy to jakoś wybić, kurwa. No pierdolnij czymś. Czemu jest śrubokręt i... Kurwa, trzeba się zbierać, bo zaraz zima zostanie. Ile? 10 godzin. Flash mi się zaświecił. Cały dzień. Do 9:30, czyli... 11 godzin tu byłem. Po prostu było, nie wiem, nie, drzwi się zamykają, ale ciężko. O, tu pojedziemy w prawo. Ciężko się zamykają i dzwoniłem do niego, mówiłem mu, że dali mu chiński badziew i ten, bo jego policzyli normalnie, tak jak za ten oryginał po drugiej stronie, co nie powinno mieć miejsca, uważam. Także... Dziękuję wszystkim i do następnego filmu.